Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Bocheński z Lewicy. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Jak idzie zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem uchwały in vitro dla Nowego Sącza? To jest projekt, który ogłosiliśmy w zeszłym tygodniu. Jest on na razie w fazie tworzenia komitetu i w tym tygodniu właśnie, że tak powiem, dopełnimy wszelkich formalności związanych z utworzeniem formalnym tego komitetu i dopiero wtedy, bo tak przewiduje ustawa, rozpoczniemy już formalną zbiórkę pod projektem. To jest właśnie ten projekt uchwały inicjatywy obywatelskie, bo to zaznaczam, że to jest inicjatywa obywatelska, oddolna, ponad podziałami, więc będziemy rozmawiać z każdą ze stron opcji politycznych o tym, aby uzyskać jak najszersze poparcie tego programu, bo to jest kompleksowy program polityki zdrowotnej, leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Program, który sprawdził się w innych miastach, więc mam nadzieję, że również i w Nowym Sączu znajdzie, że tak powiem, swoje poparcie, no bo jak pokazują, że tak powiem, liczne rozmowy, jest takie zapotrzebowanie. Dlatego też dziękuję już za taki odzew w ostatnich dniach, bo bardzo dużo osób, czy do mnie bezpośrednio na Facebooku, czy przez też naszą stronę na Facebooku in vitro dla Nowego Sącza, już się odzywa, już chce zbierać te podpisy, także jeszcze proszę o chwilę cierpliwości. Jak już będziemy mieli zielone światło od strony formalnej, ruszymy po prostu z oficjalną zbiórką. Więc myślę, że nie będzie problemu ze zebraniem podpisów. 300 podpisów jest potrzebnych, aby... Tak, aby ten projekt obywatelski trafił pod obrady Rady Miasta, potrzebujemy 300 podpisów, więc gdzie biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, zainteresowanie tym projektem i już to widać, że jest zainteresowanie ponad podziałami, bo odzywają się do mnie osoby o bardzo bym powiedział trochę... Różnym światopoglądzie, tak. A mimo to w takiej sytuacji, kiedy no, niestety no, problem niepłodności dotyka bardzo często coraz większą liczbę osób i to bez znaczenia kto, jakie jest wiary, wyznania, że tak powiem, poglądów. No i niestety bardzo często ludzi młodych, tak, takich ludzi jak ja, więc też sobie nie wyobrażam, żeby, nie wiem, w przyszłości, gdyby taka sytuacja mnie dotknęła, żeby nie móc uzyskać takiego wsparcia od państwa, czy od samorządu w tym wypadku, no bo trzeba podkreślić, że był rządowy program leczenia niepłodności metodą in vitro. Tylko w latach 2013-2016 z tego programu skorzystało 17 tysięcy par i na świat przyszło nam 22 tysiące nowych obywateli, że tak to ujmę. Także jak pokazuje, jest to metoda skuteczna, jest to metoda bardzo potrzebna. No niestety ubolewam nad tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości postanowił zakończyć ten program. Na szczęście mamy samorząd. Mamy obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. No też nowość, bo dopiero od niespełna, z tego co wiem, 2 lat mieszkańcy mają możliwość sami, już nawet nie przez radnych, po prostu składania różnego rodzaju projektów ustaw, uchwał w tym wypadku, więc cieszę się, że wzorem innych miast, bo też takie przedsięwzięcie obywatelskie, oddolnej inicjatywy uchwałodawczej o dofinansowaniu leczenia metody in vitro mamy w takich miastach jak Radom, Kielce, teraz też ostatnio Tarnów, więc myślę, że i Nowy Sącz dołączy do tego. Powiedzmy, jakie są szczegóły tego programu, jaki byłby koszt, tak? Program, tak jak wspomniałem, to jest kompleksowy program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Jest to obszerny dokument przygotowany przez ekspertów zarówno z Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, więc przygotowany przez ekspertów. Powiem szczerze, dziękuję za jakby też użyczenie, możliwość, że tak powiem, użycia tego projektu z naszymi, że tak powiem, też poprawkami, jeszcze opiniami tutaj innych lekarzy. Więc ten program zakłada funkcjonowanie w latach 2022-2026. Program, 5 lat, tak? Tak, dokładnie. Program przewiduje, że na przestrzeni tego okresu czasu będzie mogło z niego skutecznie skorzystać 60 par i przewiduje do 3 prób zapłodnienia metodą pozaustrojowego. Co ważne, koszty nie są duże, bo koszt roczny programu jest przewidziany na około 180 tysięcy rocznie, czyli w skali tych 5 lat da nam to 900 tysięcy złotych. No to przy budżecie miasta, rocznym budżecie miasta na poziomie 711 milionów złotych, no 180 tysięcy rocznie, to jest po prostu promil, tak? Więc myślę, że bez problemu na to znajdą się też środki w budżecie. Na jaką dotację? Bo przeciętnie pary korzystające z tego programu in vitro, które działa w innych miastach, dostają 5 tysięcy złotych plus minus, jakby to było w Nowym Sączu. Podobnie i tutaj, ponieważ tak jak wspomniałem, program przewiduje nie tylko i wyłącznie jakby sam zabieg, bo tak
pamiętajmy, jeżeli chodzi o samą niepłodność, to też musi być stwierdzone przez lekarza, że już ta próba zajścia w ciążę trwa ponad 12 miesięcy przy braku stosowania antykoncepcji, regularnych stosunkach, a jeżeli jest tu już w 100% potwierdzone, to i inne metody, że tak powiem, nie rozwiązują tego, wtedy dopiero jakby osoby są kwalifikowane. Czyli to też jest pewna procedura. Tak. To jest szczegółowo w projekcie opisane, że ta procedura będzie polegała też na kwalifikacji dla mieszkańców Nowego Sącza, którzy mieszkają tutaj minimum 12 miesięcy, więc tak jak mówię, tutaj ta procedura przewiduje szereg, bo mamy i badania różnego rodzaju USG, i badania krwi, konsultacje psychologiczne, konsultacje z lekarzami, ginekologami, także tutaj to kompleksowo podchodzi do całości tematu. Koszt pojedynczego zabiegu jest szacowany całościowo, uśredniony na około 8900 zł. Dofinansowanie przewiduje zgodnie z projektem uchwały do 80%, w tym wypadku maksymalnie do kwoty 5000 zł. Czyli podobnie jak w tak, innych miastach. Dokładnie jak w innych miastach. No, inne miasta nawet, że tak powiem, ta metoda cieszy się coraz większym, że tak powiem, coraz większą popularnością i co za tym idzie, kolejne miasta zwiększają budżet na metodę in vitro, więc no, nie widzę powodu, żeby i również w Nowym Sączu w końcu takie wsparcie miało miejsce, no bo czy jest lepsza inwestycja niż w rodzinę, żeby też jakby ukrócić ten dramat młodych ludzi, no bo powiedzmy sobie wprost, że to jest niestety ogromny dramat również, który wiąże się czasami z depresją, zwłaszcza dla kobiet, z tego jak zagłębiają się w temat, ale również i dla mężczyzn, tak? Problem jest spore bardzo duży, wyzwanie, dokładnie. Dotyka coraz więcej par, no i niestety nie wszystkie pary stać jest na to, aby z własnej kieszeni finansować taki zabieg. W jakim wieku pary, kobiety będą mogły korzystać z tego zabiegu? Tutaj jest warunek przewidziany, jest ukończenie minimum 20 roku życia bez górnej granicy. Wiadomo, że wskazania lekarzy są takie, że w przypadku powyżej... W większości miast jest 40, wyjątkowo na przykład chyba w Krakowie jest 42 lata, to jest ten wiek, tak, kiedy dokładnie. Kobiety mogą... Tu projekt głównie nie przewiduje, nie, że tak powiem, górnej granicy, więc jeżeli tylko, że tak powiem, osoba zostanie zakwalifikowana do udziału w programie, to nic nie stoi na przeszkodzie. W Krakowie właśnie samorządowy program wspierania in vitro działa od marca i to było, zdaje się, piąte podejście. Nie było łatwo. Tutaj jest 2 lata, 5 milionów złotych w budżecie. Sądzi pan, że uda się przekonać radnych do tego, aby poparli ten projekt uchwały? Myślę, że tak, bo nie wyobrażam sobie, że którykolwiek z radnych był przeciwko takiej inicjatywie prorodzinnej, która ma na celu... Ale jeszcze z klubami nie rozmawialiśmy. Nie. Tak jak wspomniałem, plan mamy taki kolejno, że dopinamy wszelkie formalności związane z formalnym utworzeniem komitetu. Wiadomo, w ostatnich dniach ogłosiliśmy jakby start tej inicjatywy. Wiele osób się też do nas odezwało, chce pomóc w tym. Tutaj też dziękuję za wsparcie pani marszałkini Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, która w ostatnich dniach właśnie była również w Nowym Sączu i wsparła tą inicjatywę, więc po formalnym utworzeniu rozpoczniemy też oficjalną zbiórkę podpisów. Ile mamy czasu? To jest około 2 miesięcy, jeżeli dobrze pamiętam, więc tutaj jestem o to spokojny. Mam nadzieję, że też aura pogodowa będzie nam sprzyjać, ale mimo to, tak jak wspomniałem... A to będą podpisy zbierane gdzieś na ulicach miasta? Będzie można pobrać sobie to, dlatego zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony na Facebooku in vitro dla Nowego Sącza. Tam będą zamieszczane wszelkie szczegółowe informacje na bieżąco, jak to wygląda. Będzie można pobrać stamtąd formularz do zbierania podpisów, no i potem przekazać nam po prostu te podpisy bezpośrednio, ponieważ no, nie doczekaliśmy się jeszcze cyfryzacji w tym wypadku, więc ten podpis nie może być elektroniczny przez serwis ePUAP. Musi być to niestety podpis papierowy, tradycyjny, złożony. A jest zielone światło ze strony prezydenta, bo spotkaliście się Państwo z panem prezydentem. Widziałam zdjęcia, że był także pod retuszem w trakcie konferencji prasowej, czy po konferencji prasowej. Jest takie zielone światło właśnie ze strony władz miasta? Ze wstępnych rozmów, bo tak mówię, tematów rozmów z panią marszałkini i pana prezydenta było dość dużo, natomiast tutaj również pan prezydent, że tak powiem, patrzy przychylnym okiem, więc liczę, że również i jego klub radnych podobnie. No, wiemy, że sytuacja w Radzie Miasta jest dość dynamiczna, zwłaszcza w ostatnim czasie, więc mimo wszystko myślę, że znajdzie się ta dwunastka, że tak powiem, osób, które wyrażą poparcie dla tego projektu. No, powiedzmy sobie wprost, no, jednak twardo stąpamy po tej ziemi i zdaję sobie sprawę, że
przynajmniej część radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości może mieć, że tak powiem, obiekcje z tym związane, ale liczę, że jednak nie będą się kierować, że tak powiem, dogmatem partyjnym i nakazami, dyscypliną partyjną, tylko jednak zagłosują za konkretnym, realnym rozwiązaniem, tak? No bo jak sama pani redaktor wspomniała, inne miasta, no to daje konkretne owoce w postaci no chyba najpiękniejszego daru dla i kobiety, i dla po prostu małżeństw, i dla par, w jakim jest po prostu posiadanie własnego dziecka. No ja myślę, że no to jest coś bezcennego, więc naprawdę tu już z tej strony apeluję o szerokie poparcie tego projektu. Po formalnym starcie zbiórki podpisów będziemy chcieli się spotkać z radnymi, z klubami, omawiać szczegółowo ten projekt, więc liczę, że tak powiem, na pełne wsparcie i poparcie tej idei. Proszę powiedzieć, bo wspomniał pan, w Nowym Sączu była pani wicemarszałek Senatu. Kobiety lewicy we wakacje, część przynajmniej wakacji, poświęciły na to, aby objechać Polskę. Były także w Nowym Sączu. Co było tematem tych spotkań? To było w formie oczywiście takich pikników, tak? Takich bardzo na luzie spotkań z mieszkańcami. Tak, zaczynamy taką dość dużą aktywność, jeżeli chodzi o działalność lewicy tutaj w południowej Małopolsce. A tak jak pani redaktor wspomniała, 2-3 tygodnie temu w ramach akcji Polityczki w trasie, 5 naszych posłanek przyjechał również do Nowego Sącza swoim busem, którym przemierzają Polskę. I taki piknik odbył się też właśnie w Parku Strzeleckim. No i powiem szczerze, że byłem pozytywnie zaskoczony frekwencją, bo dość dużo osób wzięło udział. Dodatkowo osoby, które akurat przychodziły, też dołączyły. Tematów było sporo, od wykluczenia komunikacyjnego osób nie tylko z Sącza, ale bardzo często osób z małych miejscowości wokół Sącza, gdzie no, nawet w niedzielę po południu dojechać do Sącza albo wrócić do siebie na wieś, no, jest dość dużym problemem. A więc tak mówię, sporo osób też poruszało kwestię zanieczyszczenia powietrza. Tak? Mamy jeszcze, że tak powiem, końcówkę lata, no ale zaraz znowu będziemy mierzyć się ze smogiem, tak? Coroczny problem, który wraca jak bumerang, a więc tych tematów było naprawdę dużo, ale widać też, że jest taka potrzeba, że tak powiem, na luźne spotkania, bo i nawet czy to spotkanie w Parku Strzeleckim, na leżakach, na trawie, swobodna rozmowa, każdy mógł zabrać głos, zadać pytanie, posłanki odpowiadały na bieżąco, czy wymieniali się kontaktami dane osoby, żeby powrócić do danego tematu, bo czasami są kwestie, gdzie wymaga to interwencji poselskiej, tak? Posłanka razem, Daria Gosek-Popiołek z Krakowa wprawdzie, ale też bardzo często interweniowała w ostatnim czasie i w Korzennej, gdzie jest problem dość duży z jednym z zakładów, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia, czy ze starą rafinerią w Gorlicach, tak? Także tu też to cieszy, że czasami dla ważnych spraw społecznie mieszkańcy danej miejscowości nie patrzą na poglądy polityczne, skąd jest dany poseł, posłanka, czy osoba, która działa w danym temacie, tylko jeżeli temat jest istotny, no, na spotkanie z posłanką Darią Gosek-Popiołek w Korzennej przyszło prawie 100 osób. Tak? W teorii gmina zdominowana przez Prawo i Sprawiedliwość, no ale jednak dla sprawy ważnej społecznie można działać ponad podziałami. To jest naprawdę fajna sprawa. A proszę powiedzieć, bo ja widzę taką teraz niezwykłą aktywność nie tylko posłanek, posłów lewicy, ale także z innych ugrupowań. Czy wróżycie Państwo jakieś przedterminowe wybory? No, powiem tak, ja powtarzam jedną rzecz od lat, że rok kalendarzowy to jest rok świetny w polityce. W ciągu jednego roku kalendarzowego w polityce potrafi wydarzyć się tyle rzeczy, że naprawdę ciężko jest to przewidzieć. No, wiemy, że sytuacja w rządzie i w ogóle w klubie parlamentarnym w większości sejmowej no, jest jeszcze bardziej dynamiczna, bo teraz dochodzi do sytuacji, kiedy no, pan wicepremier dowiaduje się o własnej dymisji z jeszcze, że tak powiem, niezależnych mediów. Więc no, niestety ta większość wisi na włosku. Czy będą większe przyspieszone wybory, ciężko stwierdzić, tak? No, wiadomo, natomiast że ciężko. Polityczne pokazują, że tak, może coś być na rzeczy. Może być coś na rzeczy i z drugiej strony myślę, że zawsze trzeba być do tego przygotowanym, ale no, wiemy, że też wyborów nie wygrywa się, że tak powiem, w samej kampanii wyborczej, tylko ważna jest ta praca u podstaw już przez cały okres. Tak? A proszę ktoś powiedzieć. Kiedyś dobrze powiedział, przepraszam, tylko wejdę zdanie, że kampania wyborcza zaczyna się dzień po wyborach. A proszę powiedzieć, jak wyglądają w ogóle struktury lewicy w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie? Ja pamiętam jeszcze kilka miesięcy temu, na przykład na początku roku, Stanisław Kain, przewodniczący Rady Powiatowej SLD Nowej Lewicy, wydał oświadczenie, w którym pisze, że nie był pan nigdy członkiem, liderem, przedstawicielem sądeckiej lewicy. Czy tu mamy jakieś sytuacje, jakiś rozłam, jak to wygląda w ogóle? Nie, absolutnie. Bo czasem trudno się już połapać. Jasne, dlatego już tłumaczę. Lewica jest w trakcie procesu konsolidacji i łączenia dwóch partii. W październiku SLD... zdaje
się, tak? Ma dokładnie, być SLD oraz Nowa Lewica, SLD oraz Wiosna. Wiosna, tak? Łączymy się w partii o nazwie Nowa Lewica. Ten proces jest w trakcie, tak jak Pani wspomniała, 9 października odbędzie się kongres krajowy, na którym po prostu to połączenie jakby się dopełni. Będą wybierane władze krajowe, a następnie również władze wojewódzkie i potem również powiatowe, więc obecne osoby, że tak powiem, jeszcze dalej pełnią swoje funkcje. Natomiast też w ramach, że tak powiem, pełnej demokratyzacji przewidujemy jakby dwie frakcje działające wewnątrz partii i dwoje współprzewodniczących na poziomie krajowym i na poziomie tak województwa. I być może na poziomie powiatu tak również zobaczymy, ale tak jak mówię, no to już będziemy to decydować. Natomiast ważne, że na poziomie Sejmu i Senatu, czyli parlamentu, działa koalicyjny klub trzech partii, partia Razem, której przewodniczy Adrian Zandberg, a właśnie dawne SLD oraz Wiosna. No i tak jak wspomniałem, no te dwie partie są w trakcie procesu łączenia. Natomiast w październiku. Dokładnie, tak, więc tak mówię, to wszystko nastąpi, a jeżeli chodzi o nazywanie kogoś liderem, to nie ja się tak nazywam, tylko to Państwo mnie nazywacie, dziennikarze czy sami mieszkańcy. No nie wiem, jak można by inaczej nazwać osobę, która była liderem wspólnej listy do Sejmu i nieskromnie powiem, no zrobiła jeden z najwyższych niebiorących wyników, bo to było aż 15 tysięcy głosów, za co jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję. A więc tak jak mówię, no, taki wynik na pewno też zobowiązuje. Ale przed wyborami będziecie Państwo w stanie się jakoś zjednoczyć i mówię o tej lewicy tutaj i może o tej frakcji SLD, która w Nowym Sączu już od dobrych paru lat istnieje, troszkę o niej mniej głośno ostatnio i o Wiośnie. Dokładnie, no siłą rzeczy myślę, że pora na taką zmianę pokoleniową w polskiej polityce, to co, o czym mówiłem w kampanii wyborczej i tak samo tutaj. Wiadomo, nikt, że tak powiem, nie wyrzuca starych działaczy, ale myślę, że jednak pora zrobić, że tak powiem, trochę miejsca na tą taką świeżą, młodą krew, osoby bardzo często, które mają pomysły, mają wigor, mają energię i po prostu dać im możliwość działania, wspierać ich, bo myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby korzystać z doświadczenia innych osób, tak? Ten, że tak powiem, zawsze lepiej warto uczyć się na cudzych błędach niż na swoich, bo po prostu mniej kosztują. Dziękuję bardzo Państwu, dziękujemy za uwagę, a moim i Państwa gościem był dzisiaj Jakub Bochański z Lewicy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.